Gość Radia Warszawa. Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy, ale także widzów, bo rozmowy Radia Warszawa są również transmitowane, puszczane w serwisie YouTube na kanale Radia Warszawa. Do czego bardzo zachęcam. A mam przyjemność dzisiaj witać w studiu Radia Warszawa doradcę, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, byłego szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, historyka Jana Józefa Kasprzyka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Na początek uruchommy wyobraźnię naszych widzów. 2 sierpnia, 80 lat temu, jest popołudnie, tak jak teraz. Za powstańcami pierwsza, pewnie mocno nieprzespana, pewnie niespokojna noc, być może nadal bojowe cały czas bardzo nastawienie. Spoglądamy przez swoje okno okno warszawskiego mieszkania. I co widzimy? No to zależy od miejsca, w którym mieszkalibyśmy wtedy 80 lat temu. Gdybyśmy byli mieszkańcami Starego Miasta i Śródmieścia, części Śródmieścia, czulibyśmy ogromną radość. Dlatego, że Stare Miasto i większość Śródmieścia została już 2 sierpnia wyzwolona z rąk niemieckich, znajdowała się w rękach polskich. To niezwykła euforia. Dzisiaj obchodziliśmy 80. rocznicę zdobycia gmachu państwowej wytwórni papierów, Wartościowych, tego wielkiego bastionu obrony niemieckiej, a potem przez trzy tygodnie bastionu obrony polskiej, reduty obrony polskiej. Dzisiaj wspominał o tych dniach ostatni żyjący obrońca reduty PWPW, pan kapitan Juliusz Kulesza. Jaka wielka wtedy panowała radość? On powiedział dzisiaj słowa, które pewnie właśnie 80 lat temu było udziałem tych, którzy przez okno mogli oglądać to, co się działo. Myśmy wtedy czuli się naprawdę wolni. Natomiast gorzej rzecz wyglądała, że było się mieszkańcami, na przykład Mokotowa. Oto właśnie 2 sierpnia Niemcy dokonali pierwszej wielkiej zbrodni na ludności cywilnej, mordując m.in. w gmachach należących do ojców Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej, a także przy więzieniu na Rakowieckiej prawie 600 Polaków nieuczestniczących w walce. To była ludność cywilna. Z wyrachowaniem Niemcy pozbawiali ich życia, tak jak kilka dni później na ochocie i na woli. To jest też dzień, w którym którym zakończyła życie Krystyna Krachelska, postrzelona 1 sierpnia przez Niemców na polu Mokotowskim, niezwykła postać, osoba, która dała swoją twarz warszawskiej syrence, którą dzięki temu możemy wspominać nawiedzając bulwary wiślane. Ona w jednym ze swoich wierszy okupacyjnych napisała do kobiet, do swoich koleżanek, które walczyły w powstaniu warszawskim również 2 sierpnia 80 lat temu. My musimy być mocne i jasne. Nam nie wolno płakać i nie wierzyć. Te słowa nie wierzyć były też właśnie udziałem tego, co działo się 80 lat temu, 2 sierpnia. Wtedy była ogromna wiara w zwycięstwo, ogromna wiara w to, że Niemcy zostaną wyparci z Warszawy, że uda się to, co udało się na Starym Mieście, wśród mieściu, również na Mokotowie, na Żoliborzu, na Ochocie i Woli. No losy następnych dni niestety tę nadzieję przekreślały. Panie ministrze, mam takie spostrzeżenie, że wiele osób patrzy na Powstania, tylko jakby na skutki militarne, może polityczne. Często nie patrząc szerzej, bo no przecież kiedyś nawet te powstania styczniowe, listopadowe, one też miały wpływ na to, że Polacy się nie poddali powiedzmy w tej walce o niepodległość. Wszystkie zrywy nasze insurekcyjne w końcu XVIII wieku i w XIX wieku kształtowały naszego ducha narodu. I ci, którzy urodzili się w okresie międzywojennym w Wolnej Polsce, czyli późniejsi powstańcy warszawscy, mówili, myśmy w powstaniu styczniowym na przykład odnajdowaliśmy swój punkt odniesienia. Gdyby nie te zrywy pewnie nie przetrwalibyśmy jako naród, naród, który ma w sobie bardzo mocno zakodowany gen, Wolności, pragnienie wolności. Yy, I tak samo było z powstaniem warszawskim. Dyskusja o tym, czy ono miało sens jest nieco ahistoryczna, dlatego że dyskutujemy po 10 yy, latach, po ośmiu dekadach od powstania warszawskiego. Jeżeli porozmawiamy z powstańcami warszawskimi, oni takich wątpliwości nie mają. A tutaj odwołam się też do słów świętego Jana Pawła II, który kiedyś powiedział bardzo wyraźnie z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Że tego zrywu nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach polityczno-militarnych. Trzeba rozpatrywać również w kategoriach moralnych, czyli walki dobra ze złem, gdzie Polacy stanęli po stronie dobra przeciwko złu, gdzie Polacy stanęli po stronie wartości, które od wieków tworzyły fundament cywilizacji europejskiej. Wczoraj widziałem m.in. pana ministra na obchodach tych 80. rocznicy wydarzeń. Na pewno. Często rozmawia pan z powstańcami, w rozmowach pewnie też i prywatnych, nie tylko, nie tylko oficjalnych. Jak powstańcy patrzą na nas dzisiaj? Jak patrzą na nasze podejście do patriotyzmu? Wielokrotnie wybrzmiewa w ich ustach słowo, słowa i przestroga pewna. Mianowicie, wy, mówią do nas, urodziliście się w wolnej Polsce. Nawet jeżeli to był jeszcze okres PRL-u, to jednak nie pod okupacją. I z zatroskaniem mówią, czy my, współcześni potrafimy uszanować to, że jesteśmy wolni. Oni urodzili się również w wolnej Polsce w latach 20, 30, XX wieku. Nie, nie wiedzieli, czym jest niewola. Ich wspaniały świat wolności zakończył się wraz z agresją niemiecką 1 września 39 roku, dopełnioną potem przez agresję sowiecką 17 września i stąd mają absolutne prawo mówić. Pamiętajcie, że wolność można. Utracić z dnia na dzień. No często tych słów słuchamy z, oczywiście z dużą uwagą, ale bez tego pełnego zrozumienia, co one oznaczają. I myślę, że to jest ogromna wartość spotkań z powstańcami warszawskimi, że oni nam też przekazują tę prawdę, która jest bolesna. Wolność jest dana, ale można ją utracić naprawdę z dnia na dzień. Trzeba ją pielęgnować, pielęgnować i być bardzo ostrożnym, brać lekcje z tej historii, to na pewno. A jeszcze chciałem się zapytać, bo przez wiele lat temat powstania warszawskiego był pomijany lub przemilczany, może nawet takie słowo jak umniejszanie, prawda? Czy dzisiaj pan minister też spotyka się czasem może z jakimś przemilczeniem, przekłamaniami na temat tych wydarzeń, a może nad interpretacją tych wydarzeń? Opowieść o powstaniu warszawskim po wojnie miała różne odsłony. Oczywiście w latach 40-50. było ono przemilczane, a żołnierze armii krajowej nazywani byli zaplutymi karłami reakcji. Potem w latach 60., -tych, 70. -tych, w końcówce PRL-u mówiono i władze mówiły, propaganda mówiły z jakimś podziwem w stosunku do powstańców, natomiast krytykowały powstanie jako takie. To miało swoje też różne wyrazy, chociażby to, że powstały w roku 1984 pomnik powstania warszawskiego, nosił nazwę bohaterów powstania, że czcimy tych żołnierzy, którzy poszli bić się o wolną Polskę, ale nie czcimy ich dowódców, nie, nie czcimy idei jako takiej. W latach 90. było różnie. Ja pamiętam 50. rocznicę wybuchu Powstania w 1994, uczczoną w sposób przedziwny przez chociażby środowisko Gazety Wyborczej, w której ukazał się kłamliwy artykuł Michała Cichego, z którego wynikało, że powstańcy warszawscy mordowali niedobitków z Getta. No, to była taka ciekawa forma uczczenia Powstania. Natomiast teraz od kilku lat spotykamy się z sytuacją właśnie dyskusji podważającej sens wybuchu Powstania Warszawskiego. Nazywa się je obłędem a de facto była to walka z obłędem narzuconym przez okupanta niemieckiego. Więc ta próba odbrązawiania historii cały czas jest. I ja wtedy tych, którzy o tym mówią, odsyłam do żyjących ostatnich świadków historii. Ich zapytajcie, czy powstanie miało sens. Ich zapytajcie, czy ta walka miała sens. Wsłuchajcie się w te słowa, które oni mówią. Nikt nie zrozumie naszej decyzji walki, jeżeli nie mieszkał w Warszawie okupowanej bestialsko przez nie Niemców od 39 roku aż po rok 44. Panie ministrze, jak miała się rzecz, jaki wpływ miała wiara, wiara w Boga, jaka rola też przy tym była Kapelanów przy powstaniu warszawskim. Przez szeregi powstańczej Warszawy przeszło ponad 100 kapelanów wojskowych. To byli księża, którzy albo byli zaprzysiężeni już przed powstaniem w strukturach Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, albo dołączali do oddziałów powstańczych, kiedy powstanie wybuchło. Ta rola była ogromna, bo to było i podnoszenie morale, i pokazywanie własnym przykładem, że jest się z tymi, którzy potrzebują wsparcia modlitwy, wsparcia duchowego. Tu warto wymienić choćby postać błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego, który nie opuścił powstańczego szpitala, został zamordowany przez Niemców, czy ojca Józefa Stanka, który miał możliwość ewakuowania się z Powiśla, ale został z rannymi, został przez niemieckich oprawców powieszony na własnej stule, która była tym niemym świadkiem udzielanych przez niego powiedzi sakramentów. Małżeństwa, przecież ponad 200 małżeństw zostało zawartych w czasie Powstania Warszawskiego. Tych postaci było więcej. Był ksiądz profesor Jan Salamucha, zaprzysiężony w strukturach i Armii Krajowej, i Narodowych Sił Zbrojnych. Kapelan Powstańczej Ochoty też nie opuścił rannych, nie opuścił powstańców i został zamordowany przez Niemców na Reducie Kaliskiej. Ale tak jak mówię, było ich ponad 100 i powstańcy też wspominają. Ta modlitwa, ta codzienna msza święta, Rozmowy, podnoszenie na duchu, to było też to, co oni wtedy bardzo niezwykle i wysoko sobie cenili i bez tego, jak mówią niektórzy, nie moglibyśmy przetrwać aż 63 dni. Panie ministrze, na koniec, jeszcze bardzo krótko, bo nie da się nie zapytać o ten temat. On pojawia się cały czas, gdy patrzymy teraz w komentarze, nawet internautów, ale nie tylko, w e, to, co mówią nasi słuchacze. Reparacje wojenne. No to jest rzecz, która w sposób oczywisty jest niezamknięta w relacjach polsko-niemieckich. Niemcy dopuścili się straszliwych zbrodni dokonanych nie tylko na obywatelach Rzeczypospolitej, ale też i na mieniu e, majątku przedwojennej Polski i kwestia reparacji powinna zawsze stawać tak jak stawiają rząd zjednoczonej prawicy w tej agendzie rozmów międzynarodowych to jest kwestia przyzwoitości w relacjach międzynarodowych i sprawiedliwości ten temat nie jest zamknięty mimo iż tak mówią Niemcy mimo iż tak mówi obecnie rządząca ekipa Donalda Tuska te reparacje Polsce się po prostu należą. Niemcy w sposób absolutnie planowy dokonywali zbrodni na, na obywatelach Rzeczypospolitej i na y, mieniu Rzeczypospolitej. Y, nie ponieśli za to kary, nie ponieśli odpowiedzialności. Odszkodowań nie zapłacili i na te odszkodowania czekamy. Samo słowo przepraszam, wypowiedziane zresztą przez kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, to za mało. Niech za tym słowem pójdą czyny. I z tym apelem zostawiamy naszych słuchaczy, naszych widzów. Bardzo mi było przyjemnie rozmawiać z doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, byłym szefem Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych, historykiem Janem Józefem Kasprzykiem. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam państwa. Bardzo, bardzo serdecznie.